Witam was tutaj, cześć, to mam znowu, zapraszam was na kolejny odcinek z Steve's kanału z PlayStation 4 Mass Transit. I tak, w dzisiejszym odcinku nie będziemy dużo kręcić tą częścią miasta, bo tym się zajmowaliśmy ostatnio. Zrobiliśmy sobie tutaj piękne węzły, jak dla mnie przynajmniej. Jedyne co, to może trochę tutaj tą dzielnicę skomunikujemy, ale to niekoniecznie w danej chwili. Chociaż czekaj, bo tutaj pamiętam, że jakieś są problemy drobne, tak. O ile straż pożarna, no właśnie, jest w nie najlepszym stanie tutaj. Nie oszukujmy się. To nie jest drive-by. I ta wieżyczka nie powinna być w centrum miasta. Jeśli już dzisiaj możemy wstawić, tutaj możemy ją wstawić. O, widzicie, co teraz się stało. Nagle się zrobiło kiepsko. Można byłoby tutaj coś takiego wstawić. Tak, czy tam. Nie, tutaj ogólnie nie powinno być źle. Ale tak, na przykład jest problem z tymi. Szpital gdzieś im tutaj wstawimy. Ci mają salę. Okej, dobra. Ale tak, z edukacją ci mają problem. To pamiętam, przed chwilą sobie patrzyłem. Więc im damy i taką szkołę, i taką szkołę. I ci, ponieważ są trochę na odludziu, na co by tutaj dużo nie mówić, to nie są trochę na odludziu, puścimy im własną linię kolejową, bo tak. Bo tramwaje chciałem, nie wiem, czy pamiętacie, w ostatnim odcinku chciałem tu puścić tramwaje, co nie? Tutaj zrobię sobie kółeczko, to jest naprawdę świetny pomysł, tylko jest jednym autorem. Tutaj jest tor, tutaj, do tych. Jest to wykonalne i to kiedyś zostanie zrobione, ale nie, jeszcze nie teraz, więc nie. Autobusy dojadą tutaj, ale to później będzie, więc w najszybszym czasie możemy puścić im tutaj lądowisko, tylko że lądowisko dużo zajmuje miejsca, to tutaj aż tak dużego nie ma. Dać im stację od kolei jednoszynowej, co jest realne i najłatwiejsze, ale to też jest dobry pomysł. Dać im tutaj kolejkę. Akurat kolejka ta będzie tutaj, więc dobra, tym się na razie nie zajmujemy. Taksówki. Chyba taksówki jakieś są w mieście, ale ich jest ich mało. Ale tak. Na pewno co im tutaj damy, to będzie właśnie taka tutaj stacyjka, bo my musimy też trochę linii kolejowych dawać w tym mieście. Ja wiem, że mamy się trochę ograniczyć do tego, żeby było mniej, ale dobra. I przemysł będziemy dzisiaj robić w tą stronę, aby tutaj to zajmować. To jest piękny ten węzeł. I dziś idziemy tutaj z pociągi i tego typu różne rzeczy będą w końcu tutaj dojeżdżać trochę inaczej jeżdżąc. Także tak, co tu dużo mówić. Zaczynamy od tego, że musimy sobie zrobić tutaj wał, bez już dalszego gadania. Tak, pierwsze mi wyłącz te linie pomocnicze. Tutaj ogólnie jest taki fajny ten, takie pomieszczenie, to nie? Gdzie takie coś. Więc już niech będzie sobie takie coś. Ja nie będę nawet jakoś strasznie na to marudzić. No była jakaś dodatkowa atrakcja turystyczna takie tam. Natomiast tutaj tego. Aby to w miarę ładnie wyglądało. W sumie to nawet nie wiem, czy to jest jakaś atrakcja turystyczna, czy nie. No ale dobra. Dalej. Promy tutaj sobie zbudujemy. Ale promy to centrum promowe to było gdzieś. To chyba było tu. Chociaż bardziej to sobie zrobiliśmy tutaj. No nie wiem, możemy tu w sumie zrobić drugi takie centrum promowe. Dzisiaj znowu będzie dużo takich rzeczy. Tak, bo się zastanawiam, bo gdzieś tutaj musimy zrobić nasz taki węzeł, co nie? Bo po pierwsze, dzisiaj będzie dużo kolei jednoszynowej. Po pierwsze musimy trasę tu wstawić, co nie? Coś takiego, co jest tutaj. I będą tutaj właśnie pociągi i tego różnego rodzaju dojeżdżać. Tutaj kolej jednoszynowa i takie tam. Ale po drugie musimy postawić jeszcze to. Takie wielkie coś. Z tym, że to może być też tutaj, ale tu będzie drugi. Bo takich niestety też trzeba. Trochę w autobusy czy będziemy tutaj pójdziemy. Tu może będzie mniej tramwajów, ale mniejsza z tym. Bo na przykład tutaj to jest po prostu brak komunikacji jak dla mnie. Natomiast tak, pierwsze co. To my sobie tu puścimy. Tu chciałem sobie zrobić stację, ale nie wiem, na ile to jest realny pomysł. Trochę też widzę, że trochę realny to nie jest tutaj. Tak. Tutaj byśmy sobie dali stację, bo nie chcę tutaj psuć tej pięknej drogi. Zmieniając ją na jednoszynową. Bo tutaj akurat to z parkiem naprawdę całkiem ładnie wygląda. Dobrze, po pierwsze to sobie zmienimy. Kurde, a dużo razy wcisnąłem. I tak. Musimy puścić sobie to tak też tutaj. Poczekaj, wyłącz siatkę, abyśmy mogli to sobie bardziej dostawić.
Najlepiej to byłoby, jakbym tutaj na tym postawił, ale tutaj to wiem, że mi to nie będzie. Za Chiny, jak to się mówi. I tu, jeśli by się udało, chętnie bym to puścił górą. Nad tym w sensie. Tylko widzę, że nie chcę. Czemu? Czemu? Znaczy wiem, że nie ma czemu, ale... O, tutaj, tu już byś poszedł, dobra. To może zacznijmy sobie od tej strony. A nie, bo my tutaj mieliśmy puścić, to tędy, dobra, to nie. Tu by miał podjechać on trochę do góry. Co nie? Tak, żeby jakoś on tutaj przejechał. Dobra. Tu miało to przejechać. I tutaj to miało sobie jechać tak wzdłuż brzegu. A, to tutaj to... Nawet w miarę. Gorzej z tym, że tutaj musi być ten ostry zakręt. A ja nie lubię ostrych zakrętów i to mi się tutaj nie podoba właśnie. A dajmy sobie tak. Kurde, to on tutaj tylko będzie... Takie trochę to będzie dziwne tutaj, ale dobra. On tu będzie wyjeżdżać po to, żeby wjechać tam znowu do środka. Chociaż... W sumie od czego są moje miasta? Od tego, żeby było dziwne. Tutaj to nawet można było się powiedzieć trami jednokierunkowymi, ale dobra. No i powiedzmy, że taka trasa by tutaj była. Dobra, to sobie przyciągnijmy nitkę. Tych naszych ciągów, aby jechały one sobie tutaj dalej. Coś tej kolei jednoszynowej. Ta mi się na pewno spodoba, bo czemu nie? Tak? Dobra. Przystanki tam sobie powinny być już. To tak, to im tutaj pomoże się komunikować. Natomiast dalej, to już tutaj nie ma zmiłuj. I tak, tutaj jest ta nitka, widzimy jaka nitka. I tak, jeśli coś mi się tutaj nie poda, to że ta droga tutaj... Musimy zrobić jakiś większą odnogę, bo tutaj jest owszem ta autostrada. Kurczę, robi się noc. Przyspieszmy sobie czas. To tak, tu jest ten duży dworzec. To jest taki dworzec centralny tu się zrobił. Tej dzielnicy. A ja bym go... Nie wiem, na ile to jest możliwe, bym go zmienił na taki. I to byłby... To byłoby naprawdę boskie, bo to byłoby naprawdę w centrum miasta. Się teraz zastanawiam, czy to jest dobry pomysł. Tak wam powiem, że chyba byłby niestety dobry pomysł. Dobrze. To tak. Poza tym, że teraz wszyscy mnie znienawidzą tutaj. Tu te pociągi jechały dołem. Okej, dobra. To niestety tą całą nitkę tutaj kolejowa trzeba wyrzucić. Bo ona nie tędy droga. A tu się tak jakoś coś dzieje? Co to jest? A, bo tu jest do tego dworca. Okej. Dobrze, no i musimy tego sobie tu wrzucić. I problem tu się robi taki, że ta droga nie jest prosta. Chociaż wiecie, jakbyśmy tak oddalili... A nie, tutaj jest ten tunel. Się tak zastanawiam, że jakbyśmy trochę to oddalili, to byśmy mogli tutaj jeszcze się manewrować tymi pociągami. Może jakiś tunelik? Czy to nawet kolej jednoszynowa, ona będzie musiała wyjeżdżać. Dobra, dajmy sobie tutaj. Wiem, co trzeba zrobić, to trzeba tą autostradę przenieść. W sensie, że musi wcześniej wjechać pod ziemię. On tak za bardzo nas tutaj. No dobra, powiedzmy, że tak. Jeżeli ciągi mi tutaj się pogodzą z tym, to może być. Dobrze, i tak. Tu na pewno ten, tak mi się wydaje przynajmniej, że ja tutaj nie będę nawieźć takiego ostrego, co jest w ogóle, że ta tutaj, o, co nie, mamy tutaj te pociągi. Ja się to właśnie zastanawiam, bo jedną nitkę, może być w sumie ta, chciałem tutaj wpuścić jeszcze pod ziemię. Ale jakby się mi tutaj udało, nie uda mi się. Dobrze, to będzie lepiej, jak sobie to zrobimy zakręcik taki. I ona będzie do całego miasta, co nie? W sensie do tej części, tutaj będą pociągi zjeżdżać w dół. Okej, okay, dobra, mniej więcej to jakoś tak może być. Natomiast tu, stąd to sobie zakręci do tego, co przed chwilą było.
czyli swoją nogą. Tutaj będą musiały nastąpić dosyć duże zmiany pociągowe. Oni się będą musieli tu przesiadać. Ja się zastanawiam, czy jest sens puścić tutaj bezpośrednią linię i jednoszynowej i kolejowej, bo nie wiem. O, to może być dobra ankieta. Zastanówcie się, czy... To powinna teraz się powiedzieć w karcie ankieta. Czy puszczamy tutaj pociągi te zwykłe, pociągi zwykłe, czyli takie. Czy puszczamy tutaj pociągi jednoszynowe. Ja dzisiaj zrobię to i to, ale żebyście udali. Czy puszczamy jedno i drugie. I wtedy odniosę się do waszej ankiety. Natomiast teraz ja sobie tu puszczę jedno i drugie. I tak, tutaj to na pewno będzie jechać tutaj. I tutaj sobie górą to przejedzie. Co nie? Tak, tutaj pięknie. To jakby się wyszło, nie? Ale no nie musi być. Nie musi być aż tak pięknie. O! Tu widzę, że jest ten zakręcik. Co nie? Tak jak to mi daje linie pomocnicze. Nie, siatka. Po co mi siatka? A nie, tutaj to jeszcze. Tu jeszcze trzeba trochę wykręcić, dobra. Okej. Okay. I stąd bym sobie to podłączył jakoś ładnie. Dobra, to tam one podłączone. I teraz tak jak będzie tutaj dzień, to sobie to skoryguję wszystko, bo mi się wydaje, że to jest trochę źle zrobione. Okej, okay, coś mi tu wibruje. Na szczęście to nie moje. Dobrze, i stąd... Tu jest ta nasza nitka. Co nie? Trochę bym chciał przy niej zostać, bo tutaj trochę ta dzielnica już tak się dzieli, ale... Nie. Ale nie dokładnie w ten sposób, jak teraz wygląda. Coś mi tu wszędzie wibruje. A. Orange. To nic ciekawego. Dobrze, i tak, stąd dajmy sobie może, nie wiem, kawałek prostej. Zastanawiam się, jak tutaj to rozstrzygnąć, bo chcę, żeby to pojechało i tu, ale żeby nie miało też jakiegoś stoczenia z tego zakrętu. Dobra, to sobie dajmy, że... O, w ten sposób. I tutaj. Tu widzę, że jeszcze trochę w dół jedzie, jakoś dziwnym trafem, ale dobra. I tutaj... No ja tutaj pamiętam. Ta jedna, jeden pociąg ma jeszcze taką dziwną trasę, my to sobie zostawimy. I tu to z tym też na razie zostanie podłączone, a to jest na razie. Żeby nie było. To jest póki co tak podłączam, później to zniknie. Dobrze, i powiedzmy, że teraz to powinny wszystkie pociągi działać tak, jak to działo wcześniej. O. Dobra, to tak. Tu mamy te nitki. I my sobie to poprzerzucajmy tutaj. Dobra. Dobra, wszystko działa tak jak działa. To ta zielona zostanie usunięta, bo ona jedzie i tu, i jedzie tam dalej z tego cylindra, tak? A nie, czekaj, bo tutaj jest... Tu jeszcze jest ten rozdział. Bo tu jest zielona, niebieska. To tak. Po pierwsze niebieską trzeba usunąć. Nie wiem, będziecie na mnie źli strasznie. I niebieską puścić osobno. Stąd, tutaj, z tego nowego toru. Dobra. Słuchaj, tutaj te są te wjazdy w podziemie, co nie? Ja się zastanawiam, gdzie te podziemie będzie jechać? W sumie to byłby dobry pomysł, jakbyśmy tu puścili tak. To byłby dobry pomysł. Jak mamy już tutaj te podziemie, to jakbyśmy sobie tutaj puścili... O, jest popyt na ludzi. Dzisiaj akurat nad popytem nie chciałem pracować. Też powiem, żeby się przydał. Powiedzmy, że gdzieś tak dotąd. Okej, no. Dajżesz mi człowieku, dobrze, nie chcesz tego. I tutaj by sobie to zjeżdżało w dół. O! Mogę na mapie? Wyburzę to, co jest na powierzchni, ale fajnie. Dobra. I ty tutaj. A ty będziesz zjeżdżać mi tu w dół. Dobra, świetnie. I teraz wystarczyłoby podłączyć ciebie. I ciebie. Tak jak teraz się patrzę, to nie potrzebny tutaj jeszcze tak bardzo ten będzie musiał tutaj zakręcać. Czyli co, na przykład ty już tak. To jest to przejście jeszcze podziemne, nieszczęsne. Teraz stąd. Chcę tu
próbuję zrobić jak na takie, żeby on tutaj jak najszybciej ten pociąg jeździł, co nie? Dobra, no i stąd możemy sobie już puścić tutaj. O, dokładnie. I tutaj. Czyli to widzę, że. Zobaczcie. Nie, to jest trochę bez sensu, bo on tutaj wjeżdża i wyjeżdża z tunelu. To nam się robi mety to tutaj, a nie pociąg. Kurde. Ciao. Dobra, ale już jesteśmy na dobrej drodze, co nie? To i tutaj. Weź coś tutaj zbuduj. Dobrze. Jedzie pociąg sobie tutaj pod tym wszystkim. Ha. Co wy na to? Jedzie sobie tu pociąg pod tym wszystkim. I tu się sobie łączy. Dobra. To teraz powinno być w miarę dobrze. Dalej. To jest ta niebieska. Ta niebieska. Gdzie jest ta niebieska? Czekaj, a niebieska, a zielona. A, to jest specjalny łącznik. A zielona... Okej, dobra, ta niebieska mi się podoba. Tylko się zastanawiam, czy zielona ma tak zostać, jak teraz jest. Może tak być. O, aktualizacja gotowa do zainstalowania. Świetnie. Tylko bym jeszcze tutaj to podłączył. Tak, żeby do tego przemysłu nam to działało już z dwie strony. I wtedy po prostu musimy sobie tu, stąd dać specjalny tor. I na przykład tutaj zajeżdża. O. Tak, ale... Dobra. Raz ty tu. I dwa ty tu. Jedyne co mi się tutaj nie podoba... Cały czas mówię, że coś mi się tutaj nie podoba, kurczę. To jest po pierwsze to. To musimy przebudować. Bo tu nie może być aż tak dużego zakrętu. W sensie tu jest strasznie dużo, nie wiem czy zauważyliście też. Strasznie dużo pociągów wyjeżdża z tego toru. A nie może aż tak dużo wyjeżdżać z jednego toru, bo się później będą robić przez to korki. Dobra. Ale jeżeli sobie zrobimy to w ten sposób, to trochę problem jest już bardziej rozwiązany. Dobra, dajmy sobie tutaj zakręt. I póki ten tor tutaj tak wygląda... A nie, czekajcie, teraz możemy go wyburzyć w sumie. No. Gdzie ty pociąg chciałeś jechać? Bo ja nie wiem. Dobra. Dobrze, teraz to już wygląda całkiem dobrze. Kolejną rzeczą, bo my mamy tutaj tą naszą kolejkę jednoczną, co nie? My musimy ją jakoś podłączyć z centralą, czyli z tym. Nie mam nawet pomysł jak. Tutaj tą drogę sobie ulepszymy do czegoś takiego. Ja wiem, mieszkańcy, wam to się nie będzie podobać, mi też w sumie by się nie podobało, ale no cóż. Życie nie daj! Jak ja to ostatnio mówię. Gorzej z tym, że tutaj muszę jakoś wjechać. Chyba, żebyśmy ulepszyli tą drogę i do tej drogi byś to wjeżdżało. Chyba, że tak. Nie wiem, to jest akurat ostry zakręt i ja nie lubię ostrych zakrętów. Dobrze. Nie podoba mi się takie podejście do mnie, więc wypad, droga wypad. O, zrobił się dzień. To zwolnijmy sobie trochę czas. I ty tutaj sobie wjeżdżasz. O, idealnie. I stąd tutaj od dołu byśmy sobie pociągnęli drogę. Czemu żeś teraz robisz tutaj takie fikumiku? Tak, przez tą drogę na pewno to się teraz jedzie. Dobra, niech będzie. Niech będzie taka dziwna droga, ale... Raz jedynie. A, skąd tutaj są już biura. O, to fajnie. To już wycisza. Dobrze, mam nadzieję, że to będzie działać. Dalej. Tutaj ta droga szła prosto.
I tym się akurat za chwilę zajmiemy. Kolejna rzecz, która mi się tutaj nie podoba, to jest to, że tutaj przyjeżdżają pociągi zewnętrzne. My sobie wyłączmy z takich portów pociągi zewnętrzne. To jest zły pomysł. No jeden pociąg taki się na wtedy zawiesił. Tak, ten pociąg ma jakiś ewidentny problem. Jest krótszy o jeden wagon i nie chce mi tu zniknąć. Nie wiem, co z nim zrobić. Czeka na pasażerów, to trochę długo już czekasz. Jak inny pociąg już zdążył w tym czasie podjechać i odjechać. Dobrze, no to niestety w tym czasie będzie to zepsute. Dobra, wracamy do naszej kolejki jednoszynowej. Jak tam w ogóle z czasem żyjemy? A, tragicznie jak zawsze. Po co ja w ogóle do tego patrzę? Jak ja przecież dobrze wiem, jaki to będzie wynik. Dobrze, tutaj najchętniej sobie zrobię jakiś ładny węzeł. Taki wiecie, że tutaj po jednym torze i takie tam, ale tu jest za mało miejsca niestety. I na razie takich rzeczy tutaj nie będziemy robić. Kurczę, to jest... Nie, jednak to za nisko tutaj to zjeżdża. No nie, nie wiem czy właśnie tak nisko tutaj to zjeżdża. Okej, okay. Cały czas jest źle. Dobrze, inaczej. Wyłączmy linię pomocniczą. Pierwszy. Po drugie. Po trzecie. I weź się z tym podłącz. Zbyt stromy zbocze. O, dokładnie, coś takiego mi chodziło. Z drugiej strony tutaj sobie to skręca. I stąd zarazem jest trasa tutaj. What the fuck is going on? Już tak zastanawiam, czy może jak już coś takiego tutaj się robi, to nie zlikwidować tego tutaj. I tutaj nie zrobić tego normalnego trochę bardziej. W sumie, czemu by nie? Dobra, to tak, ty tutaj. Tak. Tak, okej, no tutaj całkiem ładnie. A z tym trochę, z tym też się chyba nie da walczyć. Tak, bo jakbym to nie ustawił, to on się tak samo ustawia. Dobra, trudno. No cóż, niestety będę musiał z czymś takim żyć tutaj w tym mieście. Ja nie wiem, czemu tutaj tak to jeden wyjątkowo tak wyżej tutaj idzie. Tak, weź, bo mi się tutaj nie podoba. No. Dobrze, i mamy. Czemu pociąg masz tutaj problem? I tak, stąd będzie osobna nitka. To będzie nitka, która jeździ sobie tutaj, co nie? Czemu ty masz tu cały czas problem? No. I ty jedziesz sobie tu, o. Ja przestawiłem drzwi na raz. Andy's Bowling Alley. Say cheese, it's cheese week at Big Bite Burgers and Fries. All this week, in addition to our regular menu, try our all-you-can-eat signature sides, like our famous bowl full of melted cheese, served steamy and bubbly. It's the bottomless chubbler, or our new... No, powiedzmy, że to tak działa. Jedynie tutaj pociągi się trochę skraszowały, ale dobra. Jakieś nie moje teraz. Dobra, dalej. Czy tutaj ten pociąg cały czas mi zatrzymuje, to... Zdudny pociąg nie może po prostu zniknąć. Dobrze. I skoro tutaj to się tak dalej będzie ciągnąć, to ja tutaj ten kawałek bym przeciągnął jeszcze. Tutaj te pociągi oczywiście będą trochę inaczej. O tyle będą inaczej, że no
No, właśnie. Będzie trochę obniżona. W ten sposób. Okej, dobra. Jakieś tutaj jeszcze. Albo na przykład teraz widzicie, będzie problem, żeby tutaj to przeciągnąć pod spodem. Prąd. To wy jednak skąd bierzecie prąd, a nie go sami produkujecie. No, ciekawe. Warto to wiedzieć. A, w ogóle tutaj jest ta mieszkalna. Dobrze, ja ciebie jeszcze nie mają prądu. Ale wszystkich ładnie rozwaliłem na tacy. Dobrze, dajmy tutaj sobie jeszcze, bo odcinek trwa. I ja na razie go nie kończę. Jak to ja. Odcinek się zaczyna, a kiedy się skończy? A, tego nikt nie wie. I sobie tak tu dotąd. Czy tu jest nasza dzielnica? Dzielnica z tego co pamiętam, tak jest. Dobrze, świetnie. Tutaj i tutaj. Z tym, że tutaj proszę się nie budować od tej drogi. Bo ta droga nie jest do tego typu celów. Dobrze, tak w ten sposób. Dobrze, tutaj całkiem ładnie się to będzie rozbudowywać. Czy tu pociągi się już naprawiły? Tak, chyba nasza kolej jednoczynowa już korzysta z tego. Jak tam ludzie korzystają? Tu strasznie... O! Jest! Zniknął! Świetnie, dema. I nasz kolej, zobaczcie, pociągowy też zniknął. Tak ładnie. Czemu wy dwa nie na nas stajecie? W trakcie. Czeka na pasażerów. No dobra. Aha, on musiał pojechać pierwszy. Dobra. Jak tam ty? No się zastanawiam, czy on tu jest nam niezbędny ten pociąg, bo on ma taką samą trasę. Gdzie to jest? 1000 ludzi? Ale ja... Zobaczcie, tak wygląda 1000 ludzi w City Skylines. Bo tutaj, o ile chodzi o te dworce, to tutaj nie ma jakiegoś wielkiego ruchu. I ja dzisiaj nie będę podłączył tego, więc zdaję się na waszą ankietę. Widzę, że tutaj to pociągi to... Normalnie te są potrzebne. Dobrze, 27 minut. Dobrze, chętnie bym to szybko zrobił, bo dzisiaj chciałbym go ładnie szybko wysłać w miarę możliwości. Się zastanawiam, bo ten autobus słaby bym tu dzisiaj wcisnął jeszcze. Ajajaj. Miałem tutaj im zrobić podłączenie, bo nie macie wody. Może się umówmy, że ogólnie odcinek będą trwać jeszcze 40 minut, bo tak ostatnio nigdy nie mogę się wydobyć. Tak z pewnego momentu zerwa wody też jest. Na razie nie takiej wielkości jak powinna być, ale to wiem sobie. Okej. A nie, bo to nie może być też tak daleko, bo autobusy muszą mieć dobry wyjazd. W sumie to może być bardziej jakoś gdzieś tak. Co nie, bo kolej jednoszynowa, o ile sobie to ona sobie jedzie. Te pociągi to zazwyczaj będą trochę niżej. O! Coś takiego. Byśmy to sobie postawili. No dobra. On się na razie nie zapali. Bo jeszcze nie jest gotowy. Tak powiedzmy. Dobra, i gdzie... A nie, bo tutaj teraz to inaczej wygląda. Teraz tak zastanawiam, gdzie tutaj teraz mi się pojawi, że jest źle. Stąd sobie pociągniemy... Nie tą drogę, a... Dobra, dajmy moją... A nie, czekaj, tu będą autobusy. To nie, to autobusy. Niestety musimy przenieść mój ulubiony budynek w grze. Jeden z ulubionych budynków, proszę. Gdzieś tu. No, tutaj jakbyśmy usunęli tego druta, to byśmy mogli chyba tutaj przystawić. O, dokładnie. I stąd będzie iść ładna nasza piękna droga. Dobra. Tutaj ta ścieżka ulegnie zmianie. Dobrze, i stąd... Albo puszczamy w pociąg, raczej, bo nie wiem. Się tak zastanawiam, jak go by tutaj puścić, aby jak najmniej powodował problemów. A, on tu w ogóle jeszcze bardziej zakręca, tak podobno. Po pierwsze, gdzie moje linie pomocnicze wyłącz. Powiedzmy, że tak.
Tak. I tu się już podłączysz. Okej, okay, on tutaj jest cały podniesiony trochę nad górką. Ale dobra, może być. I tak, stąd musimy zrobić nową linię naszej ulubionej kolejki. Tu nie masz prądu, ale to jest chwilowe, bo tutaj... Nie wiem, czy jakoś nie zrobić tutaj prostą drogę, ale nie. Nie, tutaj chcę ich zostawić, aby oni nie mieli jako takiego świetnego jakiegoś podłączenia. Aby korzystali z naszej kolejki, co nie? Tak bardzo, ale tutaj możecie się budować. Więc proszę bardzo. Budujcie się. Może nie do końca tu, bo tu będzie, że jest głośno. A ja nie lubię, jak wy mi tutaj zrzędzicie, że jest głośno, bo nie jest głośno zazwyczaj. Stąd i tutaj będzie przejście dla pieszych. Więc jak ktoś jest, komuś się lubi chodzić, czyli tak jak mi, no to może się przejść, tak, na piechotę, ale City Skylines nie wiem, tak jest to super. I stąd spokojnie wtedy możemy sobie zrobić tutaj tą naszą nitkę kolei jednoszynowej. O, jak ładnie. Tutaj prosto sobie przejeżdża do ciebie. Dobrze. I ciebie podłączymy sobie z naszym dworcem. Dobrze, świetnie. Dalej, co masz z wodą? No z wodą masz jakiś problem, ewidentnie. I z wodą akurat mogłeś nie mieć. Co do prądu, to ci dam tutaj krótkiego druta, ale pamiętaj, to jest pierwszy i ostatni raz. Dobrze, i aby on tutaj miał jeszcze lepiej, bo ja się domyślam, że on tutaj może nie mieć jeszcze tak świetnie. My mu tutaj damy drogę. To jest zły pomysł, ale dobra. Tu będzie jedna wjazdowa i tu z drugiej strony będzie jedna zjazdowa. Tak, aby nasze autobusy nie miały żadnych problemów z szybkim wjazdem do miasta, do tej części miasta. Czyli tutaj zjeżdżasz, tu wjeżdżasz. I aby było lepiej, to tu będzie takie właśnie zwężenie, aby mogli szybko, ładnie wybrać sobie pas, jakby tutaj wjeżdżali. Tu wiem, będą trochę się kręcić, ale dobra. To tak, to byłoby tyle. Tu widzę, że już jeździ komunikacja. Tu chciałem jeszcze postawić. To postawmy od razu i dobra, i tak tam jest z czasem. 33 minuty, dobra, nie jest aż tak tragicznie. Jeszcze. Postawmy ją trochę dalej. Zajezdnię autobusową. I puśćmy pierwszy autobus stąd. Dobra, powiedzmy, że autobus będzie jechać stąd. I puścimy go do tej dzielnicy. Bo ta dzielnica akurat jest bardzo biedna, jeżeli chodzi o komunikację. Tutaj. No i tu sobie będzie jeździć on tutaj po tych wszystkich małych ulicach. Tak, aby jak najwięcej tych ludzi pozbierać. O, tu widzę, że jakaś linia autobusowa jest, ale to jest ta stara linia, która już tak naprawdę to... Trzeba byłoby trochę ją przebudować, aby miała cały czas ręce i nogi. Dobra. A to z fanego mana też będę podejrzeć do tego głównego huba. Może być. Jakoś nie będę zrzędzić. I teoretycznie możemy zrobić, żeby tutaj jeszcze pojechał i zrobił sobie tą tylko dookoła. Nie, po co? To co stąd? Tutaj. Czy tu jest sens, aby przystanek? Nie, to nie. I tu wjeżdżasz. I czemu ty tak daleko już jedziesz? Dobra. Czyli to nie jest jakiś idealnie jeszcze układ. Tak zastanawiałem, że on tutaj sobie już radzić. Ale widzę, że nie. Musimy tu im zrobić zawrotkę. Aby autobusy mogły zawracać. Ciach. Kurczę. Dobra, macie zawrotkę. Skrzyżowania wyłącz. Wyłącz. Dobra, i to byłoby na tyle z dzisiejszego odcinka. Tak? Na pewno? Teraz zastanawiam, trzeba by na pewno... Nie, na razie nie będziemy więcej już tych kolei jednoszynowych i Bóg wie czego. Autobusy, no tak jak mówię, w następnym odcinku tym się zajmiemy. Zbudujemy tutaj na wszystkie dzielnice. Dobra, jedyne co możemy zrobić jeszcze na teraz, bo tu jest ten autobus, to nie?
Tomego sobie przerzućmy go tutaj. Bo to będzie dobre, bo to jest akurat ten nasz autobus zagraniczny, który siłą rzeczy on naprawdę nie musi tutaj jechać do tej większości tego miasta. O, jak on będzie sobie tutaj wjeżdżać, to spokojnie będzie wszystko cacy. Pomijając oczywiście nasz fakt, że tutaj musi być miejsce do zawracania. Przecież też tego nie przewidzieli. To się teraz zastanawiam, jak oni tak mogli tak zrobić. Że autobus siłą rzeczy on tutaj nie ma jak zawracać. No nie wiem. Nie chcę, żebyś tam wyjeżdżał. Albo możemy zrobić po prostu... Nie, bo tu będą się robić korki. Dobra, dajmy sobie, że jest po prostu ta droga taka bez końca. Ale, żeby było, że ma jakiś sens, to taka i będą się tu mogły budować biura, które będą to wszystko wyciszać od zabudowy miejskiej. Dzięki czemu też przemysł wspomożemy, bo przemysł i biura to nie wiem, czy wiecie, ale to jest to samo, ten sam popyt. Zerknijmy sobie, jak tam korzystają z naszej chnitki. Okej, to jest ta nowa nitka. No na razie tutaj do siłą rzeczy nikogo nie ma. No bo jeszcze nie wiedzą, że trzeba z tego korzystać, bo tu będą autobusy wszystkie. Ale sądzę, że chwilę później to już naprawdę będą z tego korzystać, bo to jest akurat świetna przejażdżka do tego. I ta nitka pojedzie sobie dalej jeszcze tutaj. Dalej. To jest ta nitka fioletowa. O kurcze, zobaczcie. Trzeba było chwilę poczekać, aż zaczną z tego korzystać, ale widzę, że jest popyt. 115 osób, zobaczcie ile jedzie w różnych tych. 35. Tutaj jest 35. Tu jest 48. No to korzystają z tego ludzie, to jest 35. Tutaj na końcu. Dobrze, ja powiem tak. 150, jeszcze parę by się wam tu przydało. To są tutaj w drugiej części miasta i zerknijmy sobie na tę linię autobusową. Ta linia autobusowa ma kolor taki różowy. Dobrze, czyli to jest to. No i chwilę po uruchomieniu mogę powiedzieć, że już potrzeba więcej. Ponieważ mają tutaj bliski wyjazd, sądzę, że nie powinno być. O, proszę bardzo, wyjeżdża do zostąca. I ten autobus się tu zawraca. A ten zielony wjeżdża inną stroną. Okej, też tak może być. Jak to powiem ja, korzystajcie jak było korków. Dobrze, ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Tu jest jedyne, co mi się nie podoba. Dobrze, zróbmy to teraz. To ta niebieska linia. Daj mi linię pociągnąłem. Ona mi się nie podoba w ogóle, bo ona jedzie tylko tu i z powrotem. A my takich linii tutaj nie potrzebujemy. No i mamy tam zieloną, a ta zielona przewozi i tu, i tu. Teoretycznie zamiast zielony możemy puścić coś innego, ale już niech będzie jedna zielona. Niech nam już takie jedna zielona nie szkodzi. Z tego co pamiętam, tak, ten dworzec nie przyjmuje pociągów zewnętrznych, więc nie wiem, ten czerwony to był jeszcze poprzedni. I dzięki temu jeszcze zlikwidujemy korki. I trochę jeszcze zmienimy tutaj te pociągi. Może je za chwilę po odcinku, więc ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się podobało, możecie zostawić łapkę w górę. No ja powiem wam, że... Jestem pod wrażeniem, ile dzisiaj mi się udało zrobić w porównaniu z tymi ostatnimi odcinkami. I tak na marginesie, tutaj się nam buduje teraz przemysł, więc będziemy całkowicie wykorzystywać z jednej i z drugiej strony tutaj przemysł, więc będzie w re. A tutaj swoją drogą nasze wielkie węzły i no to. Akurat z tym to trzeba będzie jeszcze trochę tutaj pokręcić, żeby to w miarę się tutaj nie korkowało jakoś. Tutaj jakaś jest w ogóle wyrzutka ciekawa. I tu autobus ma przystanek. Tym autobusem, to ja będę musiał jeszcze podyskutować. Dobrze. Także do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale, bo chyba już o łapce mówiłem. A jeśli nie, to możecie zostawić. Cześć! Ile ludzi?